Cześć, witam was serdecznie, Arek od drukarek z tej strony. Przy piątku zrobimy sobie brodera. To jest do odesłania, do wysłania. Mamy broderka, moi drodzy, od naszego widza. Bardzo poczciwy człowiek z niego. Kolejne chyba urządzenie. Tu prawdopodobnie gdzieś zacina w dupleksie. I będzie trzeba to sprawdzić. Dupleksy miewam i zobaczymy, czy one są takie same. Nie wiem, jaki to jest model, to jest 2700. To jest coś podobne do tego, co tutaj stoi, 2712DW. Jest to starszy brat tegoż właśnie, tej właśnie drukarki, urządzenia wieloczynnościowego. Więc MFC bierzmy. Tamto też jest MFC? Tak, MFC. A się zaryło. O kurde. Dobra, jest. Zobaczcie, nawet 2740, co tak męczyłem ostatnio. Wszystko jest podobne. Poza tym, że mamy dotyk, tu mamy klawiaturę, reszta mi się nie różni. Materiał, prawdopodobnie materiał jest troszkę inny, w tym 2-3, to samo, jeden czort. Informacja, o ile dobrze pamiętam, było, że coś się wycina, zacina w dupleksie. Jak już przerabialiśmy ostatnio te modele i mówiłem wam o ich zaletach i wadach, jak dobrze słuchaliście, bądź też nie, to powtórzę, że dupleksy w tych urządzeniach są łopatologiczne. Czasami ma to bardzo duży plus, bo mało jest elementów pośredniczących, ale jakościowo wykonany jest. No tak, tak jak już wam pokazywałem. Panewki plastikowe. Wszystko jeden wielki plastik, ale to sama idea. I inżynierskie rozwiązanie bardzo dobre. Ja bym tego lepiej nie wymyślił. Nie, powiem wam szczerze, że idea jest taka, że ktoś może osądzać i oceniać, że jest to takie i owakie, ale ten, kto osądza, niech coś takiego wymyśli i skonstruuje. No, nie jest w stanie. Ktoś powie, że ten samochód jest do dupy i gówniany, weź, zrób taki samochód od podstaw, nie? A można tam porównywać. Więc plusy takie. Prostotą poganiana i naprawdę obciążalność przy wydrukach dwustronnych i wytrzymałość, przepraszam, jest naprawdę ok. To mamy, znalazłem go na serwisie, to mamy ten oryginalny, który był tutaj. Zauważcie, że jest identyczny. Oni tutaj nie zmieniają, no bo niby po co? VS2-2. To jest ten, który był i prawdopodobnie, z tego co zapamiętałem, że przy wydruku dwustronnym papier się ciągle zacina, przy jednostronnym drukuje prawidłowo. To jest taka właśnie informacja. Wygląda wizualnie ok, natomiast może być podrobiony. Jeżeli ktoś nagminnie używa dupleksu, a miałem już te drukarki z problemem z dupleksem, więc zdarza się to i nie dziwi mi to, że jest akcja. Identyfikacja stanowiska, menu. Zaraz te płuca wypluję, dzisiaj byłem ponownie u lekarza. Pakiet dostałem, nowy, nowoczesny. I łykam, gdzieś tam leżą. Podobno płuca są czyste, jeszcze zapalenia płuc nie mam. Ani ostrzeli, więc będzie trzeba naprawdę popracować w weekend nad tym, żeby odkazić się tak dokumentnie. No co, ja nacisnąłem, zapomniałem, poczekajcie. Widzicie, skupić się nie idzie przy tych chorobach. No dobra, COVID-a mam, no. Kurwa ma, co ja naciskam. Musicie wziąć pod uwagę, że jestem chory. To mnie tłumaczy. Jest. Dobra, ok. Będę testował tak. I wciśnij start, a ja stop naciskam. Wszystko odwrotnie, ale to się zdarza. Dobra. Podobno w wydruku dwustronnym. Nie wiem, czy on w tym teście powinien zrobić coś takiego, że wciągnąć ją ponownie. Tak, wciąga. I poszło. I powinno zaciąć. Z tego co widz nam tutaj. O, jest, super. Bardzo się cieszę. Zobaczcie. Zacięcie. Gdzie ono jest dokładnie? Musimy to zlokalizować. Jest w dupleksie. Zobaczcie tutaj. Aha. No. Tam myślałem, że to będzie bardzo skomplikowane. Proszę pana. Proszę pana. Tutaj coś jest. Ale to teraz. Gdzie to jest? Dobra. Tu się zacięło. I tu to mam. Nie poszło dalej.
z uwagi na to, że sam moduł dupleksu... dobra. To nie jest nasze. Czyżby to było to? A ja myślałem, że powinien mieniam. Ale i tak drukarka, powiem wam szczerze, wymaga serwisu. Zaraz to omówimy. Ale za tory moglibyśmy mieć już za sobą. Środek nie wygląda tragicznie. Nie wiem, czy widzicie. Czy GoPro pokażesz? Kupiłem nową baterię. Nie wiem, jak ona będzie dobrze działać, bo tamta już się powoli kończyła. Toner jest na wykończeniu. Firma Inco. Co zarobi to na winko? Ale teraz jeszcze raz. Co wymaga serwisu? Na pewno wnętrze. Zobaczymy, jak grzałka wygląda. Męczyłem dzisiaj, słuchajcie, 90-15 klienta tutaj stąd. Się okazało, że gruby temat. Sprzedałem mu nową drukarkę. Rozliczyłem za 400 zł, 915 na części będzie. A 90-20 wymaga części, więc może coś z tego będzie. Fuser to jest podstawowa sprawa, co jest, się wykańcza w tych drukarkach przy dużej ilości wydruku. Ja sobie tutaj kliknę mało toneru, to wiadomo rzecz. I jeszcze raz ten sam test. Jeżeli już ten test wyjdzie poprawnie, to no, będzie trzeba konserwację przeprowadzić wszystkich elementów tu. Nie wiem, jak z materiałami to skonsultuję, to z właścicielem tego właśnie urządzenia. Tu jest. I teraz wciągnie ją ponownie i teraz już nie powinno to zaciąć. Tak. Poza tym, że jest blade jak czort, bo materiały są kiepskie, nie zacina. Usterka była nie na podstawie uszkodzenia modułu dupleksu, tego słynnego, jak papier, tylko na to, że zostało tam ciało obce. Teraz zerknijmy jeszcze taką jedną rzecz. Ściągnę kamerę z głowy, żebyście wiedzieli. Cofnijmy to. Menu. Poczekajcie, ja najpierw znajdę, a później ustawię drukarka. Druk raportów i specyfikacja i tutaj licznik stron. Ona nie jest zużyta. 21 tysięcy, dobrze mówię? Tak, 21 tysięcy. Ta drukarka nie została w pędzel zbytnio. 2740, która tam leży, będzie miała 80 koła już nadrukowane, 80 tysięcy stron. Ta nie ma aż tak dużo. Ale co wymaga tutaj w tych drukarkach serwisu? Wymaga tak. Przejrzenie wszystkiego. Tak jak wspomniałem i z tego raportu wynikło, że ona naprawdę nie jest zużyta, to wygląda wręcz fantastycznie. Grzałka ma jakiegoś bobla, na docisku też, czyli warto by było wymontować, a piec tutaj bardzo łatwo wymontować i to wszystko przeczyścić. I to też zrobię. Natomiast w tych elementach, które, o czym ja mówiłem, znowu zapomniałem, widzicie, jaka dziura covidowa? W tych elementach, które są eksploatacyjne, no to jak bęben i toner, to będę musiał uzgodnić, to już chyba dzisiaj wam mówiłem. No wątek mi uciekł, no ale wybaczcie mi, czasami tak bywa. Prozaiczne zacięcie, zerwanie kawałka papieru w wyjściu z dupleksu spowodowało właśnie takie zachowania. Jeszcze możemy sobie raz potwierdzić. 21 tysięcy stron to nie jest dużo. Naprawdę nie jest dużo dla takiej drukarki. Więc można cieszyć się, że żyje. Poza tym, że jest blady wydruk, jest beznadziejny, uzgodnię z klientem, żeby po całym serwisie jednak wymienić ten wydruk testowy. Tak, wymienić te elementy na całkowicie nowe i oczywiście z własnej stajni, czyli Printworldu, z Printworld sklep, który tam właśnie, i to była reklama w tym momencie, tam właśnie mam te materiały, które, powiem wam szczerze, nie wstydzę się tego, są naprawdę dobrej jakości, patrząc na to, co mi czasami przysyłacie z materiałami, jakimi mi przysyłacie urządzenia. Kupujecie oczywiście tam, gdzie najtaniej, na pomarańczowej platformie, której nie trawię i trawić nie będę. Blade wydruki, duplex działa, moi drodzy, myślę, że ta treść wam się przyda, bo czasami możecie te pewne rzeczy wykonać samodzielnie. Natomiast pełen serwis ja oczywiście i tak jej zrobię, póki tu jest, fusera, docisku, etc. Za to się nie zabieracie, bo pourywacie. Jak nie pourywacie w broderze, przede wszystkim trzeba uważać, bo ten piec jest bardzo łatwo zdemontować. Tak, niejednokrotnie pokazywałem to wam na kanale, wymieniałem nawet folię, grzałki i tak dalej. Czy to czasami nie mój błąd, bo za dużo psujecie? No nie, chciałem, intencję mam dobrą, pokazać, że te czynności można samemu też wykonać. Natomiast tutaj w broderze jest czujnik z prawej strony,
który podłączamy nie grzałkę, bo grzałka mamy z lewej strony, podłączamy do płytki czujnika przewody i ona jest tak dupaśnie zrobiona, że jak rwiecie te przewody, to wyrywacie pady lutowniczej później po całym procesie naprawy regeneracji fuzera i tak nie działa. No i tu jest temat taki do rozgryzienia, który mówię, musicie naprawdę zachować ostrożność. Prynur Sklep to była reklama. Miłego weekendu Wam życzę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że w dużo lepszej kondycji będę znajdował się ja, Arek. Dziękuję, dzięki, cześć.